Tak wygląda nasza noc. Już w namiocie pochowani. Leje strasznie. Burza gdzieś obok zapierniczyło w drzewo. Klaudia przerażona. Został wykuty w głąb korytarz, gdzie ukryte było złoto. Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj w ogóle kopał. Rozbijamy obóz. Klaudia robi reanimację materaca. Jutro idziemy nagrywać materiał. Dzisiaj odpoczywamy. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Jak widzieliście, mieliśmy ciekawy dzień, zrobiliśmy sobie takiego vloga. Teraz krążyliśmy po lesie i szukaliśmy zamku, fundamentu wykutego w skalę ludzką ręką. Pytałem się w ogóle miejscowych, czy wiedzą coś na temat góry Zameczek choćby, bo tak nazywa się ta góra, w której się znajdujemy. Jesteśmy w miejscowości Bukówka nad zalewem, nad zbiornikiem, który widzicie tutaj za mną. Chciałbym wam pokazać ciekawe i owiane tajemnicą miejsce, ale do tego wrócimy zaraz. Tylko muszę stąd zejść. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo stromo, ponad 20 metrów tak na moje oko w dół, na tych skałkach. Stanę sobie, może jakoś zaprę się. Tutaj widoczny zalew Bukówka właśnie, gdzie się znajdujemy. My nocowaliśmy z tamtej strony. Tak wygląda nasza noc. Już w namiocie pochowani. Leje strasznie. Burza gdzieś obok zapierniczyło w drzewo. Klaudia przerażona. Postanowiliśmy, że nagramy wam właśnie takiego vloga z naszych podróży, bo co weekend praktycznie gdzieś wypadamy. Ostatnio było nas troszkę mniej, ale staramy się to teraz nadrobić i będziemy to robić w tym stylu, z takimi vlogami. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak nie przeżyjemy, to po prostu tego nie wrzucę. Jak przeżyjemy, to wrzucę. Serwus. Objechaliśmy autem całe jezioro, żeby dostać się na tamę, która znajduje się jakieś 2 km za nami. A teraz do sedna. O kurde, ole ślisko. Do sedna sprawy, już wam pokazuję, o co chodzi. Przejdziemy sobie tutaj do tego miejsca. Nie nastawiajcie się na to, że zobaczycie tutaj zamek. Już wam mówię, o co chodzi. W książce w dziele Przemysława Wiszewskiego Świat na pograniczu dzieje Lubawki i okolic do 1810 roku jest opisane, że na tej górze znajdowała się taka baszta, zamek. Tak to się nazywało, stąd pochodzi nazwa tej góry. Była to wieża drewniana z wykutymi takimi fundamentami tutaj w skale. Krąży legenda, o której również możecie wyczytać w internecie. Ja w ogóle dowiedziałem się o tym z artykułu, który znalazłem w internecie. Wyszedł z domu. Oznaczę faceta tutaj w opisie, bo naprawdę bardzo ciekawie i bardzo szczegółowo opisał cały artykuł. Jest książka, są badania archeologiczne z tego miejsca z 90-tych lat. Są zdjęcia z tych badań archeologicznych. Miejscowi oraz w tej książce opowiadają, że w takiej jamie, w takiej czterościennej, został wykuty w głąb korytarz, gdzie ukryte było złoto. Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj w ogóle kopał. Jak widzicie, jest mnóstwo gałęzi. Widziałem badania archeologiczne, jest tutaj troszkę wody. I prawdopodobnie tutaj było zejście w dół. Co możecie zresztą wyczytać w tych książkach, zobaczyć. Może uda mi się załączyć jakiś materiał. A teraz, ole ślisko, ole bym glebnął. Teraz wam powiem drugą ciekawostkę. Wyjdziemy sobie z powrotem na skałkę. Ponad 700 lat temu była to fortyfikacja drewniana. Z tej strony fortyfikacja była zabezpieczona tymi skalnymi ścianami, więc z tej strony
nie musieli nic umacniać. Z drugiej strony, najprawdopodobniej z tego, co czytałem, znajdowała się fosa i dotąd cały ten obiekt był chroniony. Wyglądało to inaczej. Tam ściana jeszcze znajdowała się dalej. Są jakieś zdjęcia, jakieś symulacje tego, jak to wyglądało. Postaram się to załączyć do materiału, jeśli tylko uzyskam zgodę. Dążę do tego, no ponad 600 lat temu ten zbiornik wodny nie istniał. Prawdopodobnie tędy szedł szlak. Szlak handlowy do samych Czech przez Kamienną Górę, przez Lubawkę. Więc tutaj bardzo ciekawe rzeczy mogą znajdować się pod wodą. Dla mnie to jest idealny temat dla Odyna. Chciałbym, żeby tutaj przyjechał, jeśli wy też oznaczcie go w komentarzach. Mam nadzieję, że kiedyś tu przyjedzie i będzie szukał tutaj w wodzie i znajdzie coś bardzo ciekawego, bo obiekt jest naprawdę nieczesany. Wpadamy tutaj często, tym bardziej właśnie pod namiot, jak widzieliście tutaj na materiale. I jeszcze nie widziałem tutaj nigdy nikogo z wykrywaczem, tym bardziej, żeby ktoś chodził po wodzie. Na brzegach są kamienie, więc jest bardzo ciężko kopać. Z miłą chęcią bym go tutaj zobaczył. Zamek najprawdopodobniej wybudował Bolko I Surowy, historyk i archeolog Artur Bogusiewicz. Skłaniał właśnie, że zainicjował on tą budowę tutaj w tym miejscu. Tak więc najprawdopodobniej powstał tutaj ten zameczek, by umocnić tutaj tą pozycję Piastów na nowo nabytych terytoriach. Jak wiecie, te wszystkie wioski już chyba, nie chcę skłamać, ale przed XVII wiekiem były zdobywane, między innymi należały do Czech. I były to najstarsze tutaj wioski Niedamirów, Miszkowice, Kochanów niedaleko, Chełmsko-Śląskie, Uniemyśl, Okrzeszyn. Nie ma właśnie wspominek tutaj o Bukówce, więc nie wiadomo, czy wioska powstała później, czy wcześniej. Teraz powracając w ogóle tutaj do tematu skarbu, który wiadomo, że to są legendy, ja nie wierzę w to, ale lubię to robić, lubię się nakręcać takimi rzeczami. Wy też, no bo oglądacie te materiały. Co do złota, wydaje się to również prawdą. Dlaczego? Bo w Bukówce w przeszłości wydobywali tutaj złoto, więc jak najbardziej, skoro istniało tutaj takie umocnienie, taka forteca, ten zameczek w postaci wieży, tak jak mówiłem, teren ciągnął się tutaj dalej. Wiadomo, że to przez te kilkaset lat wszystko się zmieniło, wyglądało zupełnie inaczej, więc dlaczego też nie mogli tego tutaj ukryć, prawda? Tym bardziej, że temat, tak jak wspomniałem, jest nieznany praktycznie przez mieszkańców. O, znowu zaczyna padać. Tak dzisiaj mamy cały dzień, że chowaliśmy się wcześniej do namiotu, a teraz nie mamy się gdzie schować. Wykręcimy dla was ten materiał. Ten materiał jest w postaci vloga, aczkolwiek też w postaci ciekawostki, którą właśnie tutaj wam pokazujemy. Nie? Wstaliśmy, przeżyliśmy. No, noc nie była za fajna. Może z 4 godziny snu. Jest zimno, ale trzeba byłoby się wykąpać. No i na pewno zaraz wejdę. A tam będziemy zmierzać, jak już się spakujemy. Jeszcze troszkę posiedzimy, zrobimy sobie grilla. Zjemy jakiś obiad, śniadanie, obiad. Zostawimy, spakujemy się, zostawimy sobie tutaj wszystkie rzeczy. Pójdziemy tam przez Tamę i prawdopodobnie tam prowadzi szlak na górę zameczek. Zameczek, nazwa sama wskazuje. Opowiem wszystko po drodze. Widzimy się tam. Chyba, że jeszcze wejdziecie ze mną do tej lodowatej wody. Najgorsze to są tylko te kamienie, po prostu padły. Nie wspominając o tym, że woda jest lodowata. Pozdrówki. Teraz pozwolę sobie zacytować coś dla was. W Korona Silesia możemy znaleźć taką informację na temat Bukówki w kontekście ataku czeskich wojsk Jana Luksemburskiego na Śląsk w roku 1345. W wyniku tych działań zdobyta została na przykład Kamienna Góra, spalone zostały przedmieścia Świdnicy, która jednak wytrzymała oblężenie, oraz spalonych i zburzonych zostało wiele zamków na pograniczu polsko-czeskim, między innymi Zamek Rogowiec. Zamek Rogowiec przy Buszycy, również będzie z niego materiał z pewnością. Cytowałem to właśnie ze strony wyszedłzdomu.pl, także zajrzyjcie, bo warto. Facet naprawdę szczegółowo zasięga takich informacji, opisuje to bardzo ciekawie. Obiekt mieszkalno-obronny znajdował się tutaj bezpośrednio nad tą piwnicą. Tak jak wspominałem, teren bardzo się zmienił. O, tu właśnie bym glebnął ślisko.
mech na skałach, mokry, to jest chyba najgorsze, co może być. Ogólnie miejsce było idealnie, jeśli chodzi o położenie strategiczne, było miejscem idealnym. Tak jak wspominam, tutaj już mamy tą skarpę. Jeśli tu kiedyś wejdziecie, uważajcie, bo tutaj już jest ten spad kilkunastometrowy w dół. Po tamtej stronie, tak jak wspominałem, była fosa. Nie mam pojęcia, co znajdowało się po tamtej stronie. Nie ma żadnej wzmianki na ten temat lub kłamie przez brak wiedzy, bo nie przeczytałem tej książki. Po prostu przeczytałem 3 artykuły, przeczytałem jakieś urywki. Był to spontan. Mam nadzieję, że materiał i tak wam się spodoba. No i jest. Płaska Dolina Bobru. Tak jak wspominałem, kiedyś nie było tutaj zupełnie wody. Szedł tędy szlak handlowy, więc jak dla mnie i detektorystów wiele skarbów może znajdować się, ale pod wodą, niekoniecznie tutaj w tych skałach. Piękna szczelina skalna. I w dół. Chciałabyś tam spaść? Ja też nie. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze kawałek dalej. Wyczytałem, że gdzieś tutaj właśnie na tym zboczu znajduje się mały kamieniołom, z którego najprawdopodobniej brano również materiał. Chciałbym go znaleźć, żeby wam tutaj to pokazać. W sumie to szukaliśmy tego zameczku też dosyć długo, więc może i to uda nam się znaleźć. Słucham? No, ale brakuje tutaj takich starych drzew, nie? Które by przypominały czasy tego zamku. Tego brakuje z pewnością. Jesteś stary drzewo? Nie, jeszcze młode drzewo. Okej, przejdziemy sobie kawałek dalej. Może uda nam się go odnaleźć. Widziałem na zdjęciach, że właśnie facet z tego artykułu, chodząc tutaj po lesie, znalazł fragmenty podków końskich, które były tutaj na przełomie XVIII-XIX wieku i znalazł to najprawdopodobniej bez żadnego wykrywacza. Więc szacun, jak widzicie, takie zbocze skalne ciągnie się na jakieś 500 metrów. Tam mamy wały ziemne po dwóch stronach tego niegdyś zamku. Ale wciąż szukam tego małego kamieniołomu. Nie mam pojęcia, gdzie on mógłby się znajdować. Jest tylko fragment z książki, że on tutaj się znajduje. Nie wiem, czy tu gdzieś w lesie, czy jeszcze gdzieś dalej. Na pewno będziemy chodzić i szukać. Jeśli go nie znajdziemy, to po prostu go nie pokażemy. Ale wolałbym to znaleźć, żeby wam to pokazać. My dalej szukamy. Widzę tutaj już takie całkiem inne ukształtowania terenu. Widzę takie rowy. Tam mamy jakiś grubszy nasyp. Raczej sztuczny. Nie wygląda na naturalny. Teren robi się coraz bardziej ciekawy. Idziemy cały czas tym zboczem. Może wrócimy całkowicie na górę. Jak? Nie ma przejścia. Jest. O, ale tu już dużo niżej. Idziemy cały czas. Dzisiaj to twoja wina. Ty nas tu p***lekłaś. Muszę się wspinać. Zobaczyć, czy jest dalej jakieś przejście. Czy musimy zawracać. Las jest strasznie zarośnięty. Trzeba się wspinać. Kuźwa po tych skałach. Sorry, że sapię, ale jest gorąco i hardkorowo trochę, jak widać. Dobra, tu coś jest u góry, dasz radę się wspiąć? Jakiś szczyt, ale raczej nie kamieniołom. Klaudia się tam już wspina i daje trochę pomoc. Dawaj, dawaj grabę. Graba! Oła! Taka niedźwie? Dobra. Idąc środkiem lasu, znaleźliśmy taką rurę.
nie wiem ile tam jest w dół. Rzucimy patyczek. Woda na dole. Nie jest zaspawane jak w przypadku odwiertu geologicznego. Taka ciekawostka. A my dalej błądzimy, powoli już rezygnujemy. Idziemy jeszcze do końca tego lasu, jak nie znajdziemy, no to niestety nie znajdziemy po prostu. A kuku, i zbiornik wyrównawczy. Możecie zobaczyć, jak głęboki jest zbiornik. Troszkę się zawiodłem, bo kamieniołomu nie znaleźliśmy, natomiast tak jak wspominałem, był to bardziej taki odcinek vlogowy. Ostatnio troszkę mieliśmy dużo pracy, więc postanowiliśmy odpocząć. A te zapomniane miejsce, nieznane w sumie nawet mieszkańcom, to była taka ciekawostka dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o pozostawieniu jakiejś łapki, subskrypcji i do zobaczenia, Dark Travelsi.